ponad 46 milionów stron internetowych używa szyfrowania SSL w 2021 roku. 56% firm w pełni zaszyfrowało swój ruch internetowy w 2020 roku. Bezpieczeństwo sieci jest bardzo istotne. W dzisiejszym Explainerze postaram się w prosty sposób wyjaśnić Wam, czego potrzebuje Wasza strona, aby nazwać ją bezpieczną. Podstawą bezpieczeństwa strony są regularne aktualizacje systemu, na którym działa Twoja strona internetowa. Nowa wersja to nie tylko nowe funkcje, ale poprawa bezpieczeństwa strony. Czyli regularne aktualizacje to absolutna podstawa bezpieczeństwa Twojej strony. Kolejną rzeczą jest bezpieczny i sprawdzony hosting. To Ty decydujesz, w jakim narzędziu zrobisz stronę, aby strona była bezpieczna. Musisz wybrać odpowiedni system, w którym powstanie. Warto wcześniej sprawdzić ten system, wtyczki, czy aby na pewno są sprawdzone i bezpieczne, aby nie wprowadzały żadnych luk na stronę. Do tego dochodzi stabilnie działający hosting, który chodzi na bezpiecznych i szybkich serwerach. Tak, szybkość jest dosyć ważna. Każdy się ucieszy, jeśli strona ładuje się szybko i chodzi płynnie. Pamiętajmy, że szybkość ma wpływ na pozycjonowanie. Będziemy po prostu wyżej w wynikach. To jest lepiej odbierane przez Google. Ale ważne jest nie tylko to. Stabilność serwerów pozwala zmniejszyć ryzyko awarii. Najprościej mówiąc, Twoja strona będzie po prostu działać. Uwierz mi, bardzo przydadzą Ci się regularne kopie zapasowe strony. Dzięki nim będziesz mógł bezpiecznie wrócić do wcześniejszej wersji strony w przypadku na przykład aktualizacji wtyczki strony systemu. Spokojnie wrócisz sobie do poprzedniej wersji i nie będziesz musiał martwić się, jak naprawić aktualnie niedziałającą właściwie stronę. Warto zadbać o monitoring. Jeśli Twoja strona nie będzie działać, to możesz stracić klientów przez swój brak profesjonalizmu, ponieważ Twoja strona jest niewidoczna w sieci. Nie działa. A monitoring poinformuje Cię, że z Twoją stroną jest coś nie tak i warto się tym zainteresować, dzięki czemu szybko zareagujesz. Certyfikat SSL, a w zasadzie protokół SSL, zapewnia szyfrowanie i bezpieczne połączenie ze stroną. Dzięki niemu dane, które wysyła i odbiera strona, są szyfrowane. No dobra, co to jest ten HTTPS? To bezpieczna wersja protokołu łączenia się ze stronami internetowymi. To S na końcu oznacza secure, czyli bezpieczny. Dzięki niemu wiesz, że korzystasz z bezpiecznej strony. W końcu nie chcesz, żeby ktoś podpatrzył twoje hasło do sklepu lub banku. Po to jest właśnie HTTPS. Do zabezpieczenia połączenia używa się protokołu SSL, czyli TLS. Takie połączenie daje więcej spokoju podczas przeglądania internetu niż Ci się wydaje. Zwłaszcza gdy musisz coś gdzieś wpisać, a niekoniecznie chcesz, żeby ktoś to zobaczył lub przechwycił, a tym bardziej zmienił. Poza tym zostaje nam jeszcze dobre hasło. Bankowość internetowa nauczyła nas, że hasło Kowalski 123 to nie jest najlepszy pomysł. Kombinacje małych i dużych cyfr plus znaków specjalnych sprawdzą się idealnie. Warto też raz na jakiś czas zmieniać hasło. Ale po co? Właśnie, dla bezpieczeństwa. Pamiętajmy o tym. Skoro już mniej więcej wiesz, czego potrzebuje bezpieczna strona, to warto wspomnieć, że w Webway większość tych rzeczy zrobimy za Ciebie. Tak, znamy się dobrze na utrzymaniu bezpieczeństwie strony. W Webway doświadczeni administratorzy i programiści dbają o aktualizację i bezpieczeństwo Twojej strony. Backupy, aktualizacje i stabilność serwerów jest po naszej stronie. Ty w tym czasie możesz zrobić dobrą kawę i spokoju pracować nad wyglądem swojej doskonałej strony internetowej. To co, spróbujesz?